Cześć, kochani, witajcie pięknie, tu Bac Artur Bacowski. Kanał, czyli na fanpage Cyprysek, Góralska Zdrowa Żywność, jest nie tylko fanpage'em dotyczącym kulinarnych przebojów, tak bym powiedział, ale też powoli staje się naszym takim kanałem informacyjnym odnośnie absurdów, które mają miejsce nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Za każdym razem, kiedy będę miał odczucie i będę odczuwał, że coś ich jest nie tak, będę Was o tym informował. Jeżeli komuś się podoba, niech pozostanie na naszym kanale razem z nami, a jeżeli komuś się nie podoba, niechże zabierze swoje grabki, idzie do swojej piaskownicy, niech tam się bawi. No bo ma do tego pełne prawo. Ja nikogo nie zmuszam do tego, żebyście byli razem z nami tu w tym miejscu i tutaj wypowiadali się. Pozytywnie czy negatywnie? Możecie negatywnie się wypowiadać, tylko pamiętajcie, aby zachować metorykę taką, żeby nie obrażać nikogo, nie wyzywać go od tit, 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 tit i tit. Tak, o właśnie. Także kochani, jeszcze raz, do setna. Kanał ten powstał po to, żeby informować Was o absurdach, które dzieją się nie tylko w Polsce, ale na świecie. I dla mnie wielkim absurdem jest to, że dzieli się ludzi na ludzi szczepionych i ludzi nieszczepionych. Dla mnie wielkim absurdem jest to, że ktoś zmusza nas, dobrowolnie zmusza nas do czegoś, czego sami nie chcemy. Skoro te ich wszystkie szczepienia, szczepionki i te wszystkie inne wymyślone rzeczy są tak super bezpieczne i tak super fajne, no to jaki jest sens szczepienia ludzi, którzy nie chcą być szczepieni? Jeżeli ta szczepionka zabezpiecza cię przed poważnymi konsekwencjami, no to ktoś chory nie może zarazić kogoś zaszczepionego, tak? Czy to działa w ten sposób, że jeżeli się zaszczepisz, to i tak zachorujesz? No to po co i w jakim celu się szczepić? Ja nie zgadzam się ze szczepieniami, tak samo jak nie zgadzam się z maseczkami. I jeszcze raz podkreślę i pokażę Wam, dlaczego nie zgadzam się z tymi maseczkami i nie będę się z nimi zgadzał. Bo jeżeli wzięlibyśmy pod uwagę, że na przykład to jest maseczka do twarzy, to teraz pokażę Wam odruchy 90, 80, a może no 70% ludzi. Maseczka na twarzy, a zaraz później do kieszeni. W brudne klucze, znowu z kieszeni, znowu na twarz. No i tak w kółko. Dzieci w szkole przychodzą, maseczka na stolik, maseczka do tornistra, między książki, między zeszyty, a później na twarz. I wdychamy co? Wdychamy to, co żeśmy pościerali. To jest równoznaczne z tym, że jeżeli weźmiemy sobie taką maseczkę i pościeramy nią kurze, albo szmatkę, o taką szmatkę na przykład, pościeramy sobie z niej z podłogi kurze, możemy też sobie przyłożyć i też sobie po prostu zupełnie tak nią swobodnie oddychać. Gwarantuję Wam, na pewno będziecie zdrowi, tak jak będziecie zdrowi po tych super szczepionkach, które nadal są jeszcze w fazie testowania. Ja nie neguję. Masz ochotę? Szczep się. Nie masz ochoty? Nie szczep się. Jeżeli masz ochotę nosić maseczkę, noś ją. Jeżeli nie masz ochoty, nie noś jej. Mówią, że te nakazy, jak to nazwać, rozporządzenia nie mają podstawy prawnej. Każdy robi to, co lubi. Ja uważam, że powinienem docierać do ludzi i informować ich w taki sposób, że te maseczki, jeżeli już nosimy, to nośmy je w taki sposób, żebyśmy za każdym razem, kiedy ją zdejmujemy, zakładali nową. Ale którego Kowalskiego na to stać? No właśnie. Trzymajcie się, niech się darzy. Hej!